Zanim przejdziemy do sedna algebry, chciałbym zacytować Galileusza. To jeden z najgenialniejszych umysłów w historii całej ludzkości. Galileo Galilei. Myślę, że ten cytat podsumowuje prawdziwy sens algebry i to, o co naprawdę chodzi w algebrze i w całej matematyce. Filozofia opisana jest w tej wielkiej księdze, która od zawsze leżała przed naszymi oczyma. Mam na myśli wszechświat ale nie da się jej zrozumieć dopóki nie poznamy języka w którym została napisana póki nie opanujemy symboli którymi ten język się posługuje ta książka napisana została w języku matematyki bez którego snujemy się bez celu jak ślepcy w mrocznym labiryncie stwierdzenie pełne dramaturgii ale bardzo głębokie dokładnie o to właśnie chodzi w matematyce Zobaczycie, że jak będziemy się zagłębiać w algebrę, będziemy chwytać sens rzeczy, będziemy docierać do podstawowych idei, które tłumaczą, jak zbudowany jest wszechświat. Oczywiście, że wszystkie te idee mogą znaleźć zastosowanie w ekonomii, w finansach, w fizyce, w chemii, ale u samych podstaw, wszystkie te idee oparte są na tym samym i są one bardziej podstawowe i czyste. Od każdego ze swoich zastosowań. Zaczęliśmy w tym cytacie od bardzo poważnej sprawy od filozofii. Filozofia wszechświata opisana jest językiem matematyki. Ale, żeby pokazać Wam o co mi chodzi, z tym docieraniem do sedna idei zacznijmy może od bardzo konkretnego, prostego pomysłu i będziemy coraz bardziej uogólniać go, aż przekonamy się, że podobne pomysły łączą wiele różnych dziedzin życia. Powiedzmy, że jesteśmy w sklepie i że chcemy coś kupić, i że jest wyprzedaż. Dostaniemy zniżkę 30%. Powiedzmy, że chcę kupić coś zupełnie podstawowego, na przykład parę majtek. Przed zniżką kosztowały 20 zł. Tyle najczęściej wydaję na parę gatek. Chcę kupić gacie za 20 zł. A będzie nawet taniej, chcę policzyć, ile mniej zapłacę. I to już jest algebra. Pewnie się spotkaliście z taką sytuacją. Patrzycie w sklepie na zniżki i mnożycie 30% razy 20 zł. Czyli zniżka wynosi 30% razy 20 zł, albo jeżeli chcielibyście zapisać 30% jako ułamek dziesiętny, to by było 0,3 razy 20 zł. Jak to policzymy, to otrzymamy 6 zł. Właściwie nic odkrywczego jeszcze się tu nie pojawiło, ale co by było, gdybyśmy chcieli uogólnić trochę ten pomysł? To jest zniżka na tę konkretną parę portek. Ale co bym musiał zrobić, żeby obliczyć rabat na dowolną rzecz w tym sklepie? Możemy zrobić tak. Oznaczmy literą x cenę, użyjmy symboli na oznaczenie cen. Niech x oznacza cenę bez rabatu jakiegoś produktu. W takim razie możemy powiedzieć, że nasza zniżka równa się 30% razy x, albo 30% w postaci dziesiętnej zniżka równa się 0,3 razy x. I ciekawa rzecz się stała: teraz możecie podać mi cenę dowolnego produktu w tym sklepie. Ja ją sobie podstawię za x, pomnożę razy 0,3 i będę wiedział, jaką dostanę zniżkę. Bardzo powoli zaczyna nam się wyłaniać sens algebry. Sens algebry będzie tym bardziej szczegółowy i głęboki, i szczerze mówiąc, coraz piękniejszy, im bardziej będziemy zagłębiać się w idee algebraiczne. Właściwie to jeszcze z tymi majtkami nie skończyliśmy. Możemy to uogólnić jeszcze bardziej. Tu widać, że uogólniliśmy ten wzór tak, żeby pasował do ceny każdego produktu, nie tylko produktu za 20 zł. Jeżeli chciałbym kupić coś za 10 zł, to podstawiam 10 zł za x, i wtedy mnożę 0,3 razy 10 i wiem, że dostanę zniżkę 3 zł. Mogę policzyć zniżkę dla produktu za 100 zł. Wtedy dostanę rabat w wysokości 30 zł. Spróbujmy uogólnić ten wzór jeszcze bardziej. Spróbujmy zapisać wzór, jaka będzie kwota zniżki przy dowolnej wyprzedaży, opisanej jakimkolwiek procentem. Zdefiniujmy sobie kolejną zmienną. Niech p to będzie procent zniżki. Możemy teraz zapisać, że zniżka. Równa się procent zniżki. W poprzednim przykładzie mieliśmy 30%, ale teraz możemy użyć we wzorze zmiennej p, czyli procentu zniżki. p to procent zniżki. Razy cena produktu, który nas interesuje, razy cena przed obniżką. I tu nam się ciekawa rzecz pojawia. Mamy teraz zupełnie ogólny wzór na obliczanie kwoty zniżki w złotych przy dowolnej wyprzedaży z dowolną obniżką, dowolnej ceny, dowolnego produktu. I nie musimy używać akurat tych słów i liter. Możemy na przykład oznaczyć zniżkę literą Y. Niech Y równa się zniżka. I możemy przy takim oznaczeniu zapisać ten sam pomysł, ale zamiast słowa zniżka użyjemy litery czy symbolu Y. Y równa się procent zniżki, p, razy cena produktu przed zniżką, x. Ale możemy też zdefiniować te litery w zupełnie dowolny sposób, jak tylko chcecie. Zamiast Y, możecie oznaczyć zniżkę jakąś literą grecką albo jakimkolwiek symbolem. Dopóki śledzicie znaczenie tego symbolu i to, że oznacza on zniżkę, liczoną w złotówkach, może to być zupełnie dowolny symbol. Teraz dopiero zaczynają się ciekawe sprawy. Okazuje się, że możemy ten typ zależności, takie równanie, bo to jest równanie: y równa się, przyrównujemy y do tego, co jest po prawej stronie, dlatego nazywa się to równanie. Możemy takie równanie wykorzystać do spraw kompletnie niezwiązanych ze zniżką ceny w sklepie. Na przykład w fizyce przekonacie się, że siła jest równa iloczynowi masy i przyspieszenia. Litery się różnią, ale jest to dokładnie ta sama idea. Możemy napisać: Niech y równa się siła, i niech p to będzie masa. Nie są to, co prawda, oznaczenia intuicyjne, takie, które same się narzucają podczas definiowania zmiennych, ale chcę Wam pokazać, że jest to dokładnie ta sama idea ta sama zależność, zastosowana tylko do dwóch kompletnie różnych spraw. Możemy powiedzieć, że x równa się przyspieszenie. I w takim przypadku nasze słynne F równa się MA, siła równa się masa razy przyspieszenie, może być zapisane tak. I jest to dokładnie ta sama idea. Y, zdefiniowaliśmy przed chwilą Y jako siłę, równa się masa, którą zdefiniowaliśmy przed chwilą jako P, razy przyspieszenie, które oznaczyliśmy literą X. To dokładnie to samo równanie. I możemy wziąć to równanie i zastosować je na przykład w ekonomii. Albo w finansach, albo w informatyce, w logice, w elektryce, w księgowości, we wszystkim. Jest nieskończona liczba zastosowań tego równania. I to, co jest fajne w matematyce, a zwłaszcza w algebrze, to to, że możemy skoncentrować się na tej abstrakcji, na tym uogólnieniu i możemy manipulować takim ogólnym czymś, a to, co odkryjemy na podstawie takiej idei, w wyniku naszych manipulacji możemy zastosować we wszystkich tych dziedzinach, we wszystkich bez wyjątku. A jeszcze fajniejsze jest to, że prawdziwa struktura wszechświata jest daleko głębsza i szersza od tych wszystkich czysto ludzkich i ziemskich zastosowań. Dla przykładu, jeżeli y równa się p razy x, ktoś powie: hej, to jest y, a ktoś inny powie: a ja mam p razy x. A ja powiem: Hej, mówicie o tym samym. Znaleźliście dwie różne definicje tego samego zjawiska. Jeżeli jedną z nich podzielicie przez jakąś liczbę i ciągle chcecie, żeby były równe, to musicie tę drugą też podzielić przez tę samą liczbę. Na przykład wiemy, że y równa się p razy x są równe i tak będziemy je traktować. I chcemy wiedzieć, ile to jest y podzielone przez x. Jeżeli y równa się p razy x, to y przez x. Będzie równe p razy x podzielone przez x. I tu znowu pojawiają się ciekawe rzeczy, bo p razy x podzielone przez x, jeżeli mnożymy coś razy x i potem dzielimy przez to samo x, to otrzymamy tę pierwotną liczbę p. Jeżeli pomnożymy razy 5 i podzielimy przez 5, to w wyniku będziemy mieli to samo p, co na początku, bez względu na to, co to p oznacza. Te dwa x -y się skrócą. Jesteśmy w stanie przekształcić taki ogólny wzór, i wyznaczyć w wyniku przekształceń y podzielone przez x jako równe p. I taka nowa forma tej idei też ma zastosowanie do wszystkich tych pomysłów. Ktoś nam mówi o ogólnej prawdzie dotyczącej całego wszechświata na pierwszy rzut oka bezwartościowej dla tych konkretnych zastosowań, ale możemy poprzekształcać taką ogólną prawdę i z przekształconym wzorem wrócić do tych konkretnych zastosowań. Najciekawsze jest to, że jest nieskończona liczba zupełnie nowych zastosowań. Szczerze mówiąc, wcale ich wszystkich nie znamy, będziemy je odkrywać przez następne tysiące lat. Mam nadzieję, że widzicie sens tego, że Galileusz powiedział to, co powiedział, że matematyka naprawdę jest językiem, poprzez który możemy zrozumieć filozofię wszechświata. I to dlatego mówi się, że jeżeli kiedykolwiek skontaktuje się z ludźmi jakaś zupełnie obca forma życia, to prawdopodobnie matematyka właśnie będzie pierwszym wspólnym terenem porozumienia, pierwszym miejscem spotkania, pierwszą formalną podstawą, na bazie której będzie można wspólnie iść dalej i jednoznacznie się porozumiewać.